MMA Rocks z Marcinem Heldem. Cześć Marcin. Cześć, witam. To powiedz, z jakiego powodu teraz odwołają ci walkę, bo coś nie możesz się zmierzyć z tym Dave'em Jonsenem. Z jakiego powodu? Teraz wymyślili sobie coś takiego, że mają za dużo walk przełożonych, że mają jakieś opóźnienia i muszą to wszystko poprzekładać. No tak naprawdę nie sprecyzowali dokładnie tego powodu, ale coś w tym stylu właśnie, że z jakichś tam opóźnień wynikających z kontuzji innych zawodników musieli poprzekładać trochę gal i moją też musieli przełożyć. Z kolei Amerykanie podali, że to twoja kontuzja jest powodem. Jak do ciebie zadzwoniłem z tą informacją, to byłeś zdziwiony. Tak, byłem zdziwiony i trochę zdenerwowany, bo to było tak, że dowiedziałem się o tym, że ta walka będzie przełożona i napisaliśmy, że napisaliśmy do Bellatora, do nich, że nam to nie robi wielkiego problemu, bo i tak mam taką drobną kontuzję, więc po prostu będę miał więcej czasu na podleczenie. Więc taka była nasza odpowiedź, a oni napisali później, że z powodu mojej kontuzji walka została przełożona, a ta kontuzja to nic takiego poważnego. Na 7 marca byłem gotowy walczyć i my do Bellatora nie pisaliśmy ani nie kontaktowaliśmy się z taką prośbą, żeby tą walkę przełożyć. No po prostu jak dowiedzieliśmy się, że walka jest przełożona, to mówimy, a może nawet lepiej. A wszystko wyszło tak, jakby przez tą moją kontuzję znowu walka była przełożona. No trochę tak nie w porządku się zachowali, no ale wyjaśnimy to, jak to będziemy na miejsce. Już osobiście. Jeszcze wróćmy do tej grudniowej sytuacji. Jak to w ogóle wyglądało? Ktoś się wylegitymował na wejściu? Zatrzymał cię, że za młodo wyglądasz? Nie, w ogóle nie wyszliśmy z hotelu. Mieliśmy się spotkać w lobby, z tego co pamiętam, około 16. Wszyscy zeszli. Walka była chyba około 19, no, czyli jakieś 3 godziny wcześniej. Wszyscy pojechali na walkę, nam powiedzieli, że musimy chwilę poczekać, bo tam jest mały problem, wyjaśnili nam, o co chodzi, ale powiedzieli, że wszystko będzie załatwione, że tam ten szef Bjorn rozmawia już tam z kimś i nie będzie problemu. No i tak 2 godziny tam czekaliśmy. Już było tak, że chodziłem po tym, po hotelu, już tam machałem rękami, już trochę się rozgrzewałem, mówię, kurczę, bo tam dojedziemy na salę, to już nie będzie dużo czasu, to już zacząłem się trochę ruszać, żeby się nie rozleniwić, bo tam siedzieliśmy w tym hotelu, w tym lobby, to siedzieliśmy, to się spać trochę chciało, już taka atmosfera trochę nie była taka, jaka powinna. To już tam lekką rozgrzewkę robiłem i tak naprawdę nie myśleliśmy, że ktoś tam może zażartował gdzieś, a jeszcze ci tą walkę odwołają, ale tak naprawdę nikt na poważnie nie myślał, że coś takiego może się wydarzyć. No, jak nam o tym powiedzieli, to na początku, pomimo tego, że wszystko zrozumieliśmy, to tak mówi, nie, powtórz jeszcze raz, nie rozumiem, o co chodzi. Musiał 2 razy powtórzyć, bo to była taka dla nas nie do pomyślenia sytuacja, że nikt nie chciał do końca w to wierzyć. No. Ale koleś, który nam to mówił, pracownik tam Bellatora, też był bardzo zdziwiony i widać było, że było mu głupio. Przepraszał nas bardzo. No, mówił, starał się właśnie znaleźć te pozytywne aspekty tego, że walka jest przełożona, że to, że walka będzie teraz w większej telewizji, no to nas trochę nie pocieszało w tamtym momencie. No teraz może faktycznie wyszło to na lepsze. Jak widzimy teraz, jaką oglądalność ma Spike w porównaniu do MTV2, no to faktycznie może stało się nie najgorzej, że ta walka była przełożona. No chociaż dla mnie, mi to tak naprawdę wydłużyło ten okres przygotowań o prawie 3 miesiące, no więc to tak naprawdę ciężko było się przygotować do tej walki. To jest takie, wiadomo, no jak są te 2 miesiące przygotowań, to idzie te 2 miesiące zapieprzać na 100% i być w 100% przygotowany. No tutaj jak ten okres się tak wydłużył, jeszcze wcześniej było po tych wcześniejszych walkach turniejowych, więc ten okres przygotowań jest taki rozwleczony trochę. No zobaczymy, no mam nadzieję, że nie wpłynie to jakieś negatywnie na tą walkę. Właśnie, a jakieś pozytywy z tego, że miałeś więcej czasu na przygotowania się, czy to nie wiem, taktycznie, czy tam stójkowo, bo tą stójkę pewnie cały czas robisz, czy bardziej ci to, kolejne informacje o przekładaniu walki, bardziej ci rozbijały te przygotowania niż dawały czas? Myślę, że może technicznie było więcej czasu na przygotowanie, ale było ciężko wszystko zaplanować tak. No wiadomo, walkę się planuje najpierw jakąś tam technikę, później jakieś tam sparingi, kondycje, sparingi, wszystko jest poukładane, a tutaj wszystko było poukładane na 7 marca, później się okazało, że jeszcze są te 2 tygodnie więcej, więc trochę to rozbija te treningi. No wiadomo, no, ciężko być cały czas w tej najlepszej formie, w dobrej, mieć dobrą kondycję przez cały czas. No. Więc no, trochę to porozbija. No, na pewno jest więcej czasu na szlifowanie tej techniki stójki i parteru. No dlatego, no nie wiem, zobaczymy jak to będzie wyglądało teraz w tej walce.
Kiedy wylatujesz do Stanów? 14 marca wylatujemy, no, czyli to jest równy tydzień. No dobrze, będziemy mieli dużo czasu na zaklimatyzowanie się. Myślę, że będzie dobrze. Ale to dzień przed Heraklesami. Rok temu się dobrze bawiłeś i na konwencie, i na rozdaniu nagród i liczyłeś na to, że będziesz, czyli w tym roku ciebie nie będzie na rozdaniu? No w tym roku niestety nie. W zeszłym roku też było tak, że prawie miało mnie nie być, bo akurat z Londynu pamiętam, że wracałem. Było tak, że prosto z Londynu no, przyleciałem na te Heraklesy. No w tym roku niestety się nie udało. Tak dobrał się termin, że już nic nie mogę zmienić. Dobraliśmy termin pod twoją walkę siódmego, więc tutaj wiesz, to Bellator chyba nam pokrzyżował plany. Ale to przejdźmy do tego, co tutaj u ciebie słychać, bo dostałeś ostatnio na seminarium z Draculinio czarny pas. Jak się z tym czujesz? No tak, no dostałem czarny pas. No, bardzo dobrze się z tym czuję. Nie, naprawdę, no, bardzo wielki zaszczyt no, dostać ten czarny pas od takiego instruktora, takiego nauczyciela jak Draculinio. Wiadomo, że on byle komu tych pasów nie daje. On ma tam pod swoim skrzydłami już wiele tych czarnych pasów nadał. I fajnie być w tym gronie tych czarnych pasów. No teraz duża odpowiedzialność przede mną, żeby trzymać ten poziom czarnego pasa, żeby nie zawieść oczekiwań i Draculinio, i mojego trenera. No trzeba się po prostu, na pewno jeszcze będę walczył w zawodach brazylijskiego jiu-jitsu i w tych czarnych pasach będzie trzeba godnie reprezentować ten czarny pas. A zostałeś najmłodszym czarnym pasem w polskim brazylijskim jiu-jitsu. Dużo osób mi tak mówi i z MMA, i z BJJ, że teraz ci młodzi, którzy zaczynają, mają łatwiej, bo i ta infrastruktura, baza i te techniki, i treningi, wszystko jest lepiej podopinane i jest większa wiedza i łatwiejszy dostęp przez internet. Myślisz, że długo będziesz dzierżył ten tytuł najmłodszego czarnego pasa, czy jakieś nowe złote dziecko jednak tego Marcina Helda pobije? No nie wiem, myślę, że z czasem ktoś to pobije. No ja też nie dostałem jakoś bardzo szybko, bo tak naprawdę po 12 latach treningu prawie. No zaczynałem w wieku 9 lat, teraz mam 21, tak, mam prawie 12 lat treningu. A w Brazylii na przykład, gdzie to brazylijskie jiu-jitsu jest dużo bardziej rozwinięte, zawodnicy mają czarne pasy w wieku 18-19 lat, więc myślę, że w Polsce też niedługo tak będzie. No, czy o te 2-3 lata mogą mnie pobić jeszcze. No ale to myślę, że jeszcze trochę poczekamy na takich kozaków w parterze. Chyba sam byś sobie też życzył, nie? Żeby tych czarnych pasów w Polsce było coraz więcej, coraz młodsze, żeby ta scena się rozwijała. No tak, no, tak będzie można robić te zawody już z takim konkretnym podziałem na te czarne pasy. No teraz już są na tych zawodach podziały na brązowe, na czarne pasy czasami, ale to jest tak, że w tych czarnych pasach jeszcze jest bardzo mało zawodników. No, dużo tych czarnych pasów to są trenerzy, to już są zawodnicy tacy, którzy nie walczą. No, nawet mój trener, Sławek Szamota, no, chociaż cały czas go namawiam, żeby jeszcze wrócił na zawody i walczył, ale jakoś mu się tak nie śpieszę teraz. No, głównie tutaj trenerka, prowadzenie zajęć i tak, taka jest większość tych czarnych pasów w Polsce. No, brakuje właśnie tych takich młodych czarnych pasów, którzy będą reprezentować nasz kraj gdzieś tutaj i w kraju, i za granicą. No, czarny pas by wypadało chyba uczcić kolejnym poddaniem na w twoim dorobku w MMA. Z kolei w MMA oczywiście pasy nie walczą, ale myślisz, że uda ci się poddać twojego najbliższego rywala? Taki jest plan zresztą, żeby w parterze się z nim głównie mierzyć? Planie, żeby znokautować. No, nie, no zobaczymy. No. Wiadomo, że no zawsze dążę do tego poddania, zawsze chcę skończyć walkę przed czasem. No nie mówię, jakby była skończona walka przed czasem przez knockout, byłoby może nawet jeszcze lepiej, bo pokazałoby to, że faktycznie jakieś postępy w tej stójce są. To jak stoisz w tym momencie wagowo? 77 kilo, czyli myślę tak spokojnie. Nie będzie problemu ze zrobieniem wagi. Miałem już więcej przed walką, więc no tym się nie stresuję. No i te 77 kilo to jest też przy takim odżywianiu, że niczego sobie tam jakoś nie oszczędzam. Na razie jeszcze nie jestem na jakiejś takiej typowej diecie. No to moje rzucanie wagi zaczyna się tydzień przed walką, więc no jest to dobra waga, nie będę miał na pewno problemu ze zrzuceniem tego. No to co, no to życzymy ci wygranej, najlepiej przez knockout. Jak wygrasz przez knockout, to dostaniesz jakiś upominek od MMA Rocks na pewno. Jak, tak gwarantuję ci, jak wygrasz przez knockout, to ci załatwię jakąś tam ekstra
ekstra nagrodę. A jeszcze jak chcesz na koniec, to możesz podziękować sponsorom. No dobra, dziękuję sponsorom, tradycyjnie firmie Manto. No i wszystkim sponsorom, którzy mnie wspierają do tej walki. Można ich znaleźć na moim fanpage'u, tam na zdjęciu w tle są wymienieni. No teraz dołączyła firma Connection Rio, firma Haleo, firma Invictus Bros, czyli taki też management i tam jeszcze było, tak, a tu myślę, że nie trzeba wymieniać, firma taka samochodowa Sheraton czy coś tam ze Stanów. No ale głównymi sponsorami w tej chwili jest firma Manto, Connection Rio i Haleo, więc bardzo dziękuję tym firmom za wspieranie mnie i mam nadzieję, że nasza współpraca będzie trwała dłużej. Dziękuję bardzo. No dobrze, to z tych sponsorów też widzę przybywa, to dobra wiadomość. Dzięki za wywiad i powodzenia. Dzięki.